powiedział najdziwniejsze miejsce, w którym uprawiałeś seks? Basen, jacuzzi. Nie, ja bardzo źle mówię po polsku, ale teraz spróbuję. Ale rozumiesz moje pytanie? Tak, tak. Świetnie. Dach domu. To zazwyczaj na łóżku, jakoś tak się składa. Na stole. Lotnisko w Hiszpanii. Zupełnie się tym nie interesuję. Nie, chyba nie było dziwnego miejsca. Australia. Okay. Na biurku. Na biurku. Góry. Na łóżku. Na stole w pokoju. W samochodzie. W domu chyba. Ja to się nie znam na tym, więc... Przeważnie w domu. Jeżeli już ma być dziwne, to u kogoś w domu. Nie uprawiałem seksu. Nie! Nie wierzę! W garażu. W spiżarni. Kiedyś na ławce w kinie takim i po prostu czułem się zażenowany tym. W pociągu. Przy ognisku, ale to nie jest dziwne miejsce. Przed komputerem. Najdziwniejsze miejsce, w którym uprawiałeś seks? Wanna. Super, dziękuję bardzo. W piwnicy. Generalnie na kocu. Na balkonie. O, tu dzisiaj w centrum Kopernika. Na basenie.